Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia telewizji KTS. Dziś kolejna rozmowa na horyzoncie i dziś będziemy rozmawiać może nie o samym szpitalu, ale o tym, o czym często ludzie pisali, no kadra szpitala. Dobrze, fajnie, budujemy, SOR i tak dalej, ale kto będzie w tym SOR-ze pracował? Drodzy Państwo, po rozmowie niedawnej, gdy gościliśmy doktora Czarnuszewicza, kierownika Szpitalnego Działu Ratunkowego, dzisiaj jest z nami chirurg, lekarz medycyny, pan Maciej Skrzypek, który jest specjalistą w chirurgii ogólnej. Witam serdecznie, panie rektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No cóż, na początek może kilka słów o sobie. Dobrze? Jestem specjalistą chirurgii ogólnej. Większość mojej kariery zawodowej była związana z Poznaniem, z pracą w szpitalach poznańskich. Pracowałem tam w kilku szpitalach, natomiast i tam zyskiwałem doświadczenie zawodowe. Natomiast muszę też wspomnieć o tym, że 3 lata poświęciłem na pracę i kierowanie oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Mniej więcej rok temu zakończyłem współpracę z Gorzowem Wielkopolskim. Obecnie pracuję również, łączę pracę w Słubicach z pracą w Poznaniu. Jestem tam związany z bardzo takim dobrym, prestiżowym oddziałem chirurgii ogólnej małoinwazyjnej szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Jest to oddział słynący, specjalizujący się w chirurgii trzustki i dróg żółciowych. Są to bardzo takie zaawansowane procedury, z których znaczna część jest wykonywana w sposób małoinwazyjny. Łączę tą pracę tam z pracą w Słubicach. Zależy mi bardzo na utrzymywaniu tych kontaktów poznańskich, ponieważ chciałbym się nadal rozwijać, uczyć od najlepszych. Właśnie. A czemu Słubice? Czemu Słubice? Bo tak chwilkę przed naszym programem rozmawialiśmy. Mówił pan, że chirurgicznie lubuskie to troszkę taka pustynia, prawda? No właśnie, a dlaczego Słubice? Dlaczego Słubice? Słubice faktycznie w propozycji pracy w różnych oddziałach chirurgicznych w Lubuskiem jest całkiem sporo, natomiast Słubice zaintrygowały mnie 2 rzeczami. Przede wszystkim dostrzegłem potencjał związany z tymi zmianami budowlanymi, które dokonały się w Słubicach. Czyli SOR nowy wybudowany. Został fantastyczny budynek łączący w sobie Szpitalny Oddział Ratunkowy i blok operacyjny. No ten blok operacyjny został wybudowany według, w mojej ocenie, bardzo dobrego projektu przyszłościowego. Jest to obiekt na poziomie zdecydowanie europejskim, z najnowocześniejszymi instalacjami, pozwalający na wykonywanie również takiej dużej chirurgii, bardzo zaawansowanej, w bezpiecznych dla pacjenta warunkach. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która przyczyniła się do mojej decyzji, to jest nastawienie do zarządu, do kwestii chirurgii. Zarząd faktycznie dostrzega potrzebę rozwoju tej chirurgii lokalnej i na tym podłożu decyzja. Rokuje to dobrą współpracę, tak. Jasne. Mi się wydaje. Ja nie rodałem, że oficjalnie od 1 października, ale generalnie już teraz jest pan ordynatorem chirurgii. Kierownikiem. W naszym szpitalu. Kierownikiem. No, tak. Mhm. I generalnie z panem również przyszedł zespół, również dołącza tutaj zespół. Czyli taka trochę zmiana pokoleniowa następuje w naszym szpitalu, jeśli chodzi o chirurgię, tak, przede wszystkim, tak? Tak, w zasadzie powinienem od tego rozpocząć, ponieważ siła zawsze tkwi w zespole, okay. To jedna osoba nie zawsze sobie poradzi. Faktycznie przyszliśmy tutaj zespołem 3-osobowym, zespołem, który się świetnie zna, świetnie rozumie, od wielu lat ze sobą współpracuje, mianowicie razem ze mną przyszedł do
do pracy w Słubicach. Dr Marek Nowak, specjalista chirurgii ogólnej, specjalizujący się również w chirurgii małoinwazyjnej, mający w tym olbrzymie doświadczenie, specjalizujący się również w chirurgii naczyniowej i w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej, więc jest to postać dość znana, myślę, że w chirurgii lubuskiej poprzez doświadczenie gorzowskie. Dołączyła do nas również dr Justyna Jelińska, która z wykształcenia jest chirurgiem dziecięcym. Tutaj jakby Słubice nie mają możliwości chirurgicznego leczenia dzieci, jest to jakby dedykowane do oddziału chirurgii dziecięcej. Natomiast ma ona tytuł doktora nauk medycznych. Jest bardzo doświadczonym lekarzem, więc będzie z nami tutaj współpracować w Słubicach. Oprócz tego w pracy pozostaje dr Jarosław Buksa, tak. Znany myślę, że tutaj społeczeństwu, mieszkańcom i dotychczasowy szef oddziału, czyli dr Dmytrowski. No, czyli taki zespół mocny. Kompletny, wydaje mi się, kompletny, no właśnie. A proszę powiedzieć, tak, to tak chwilkę o szpitalu, chwilkę o tym, natomiast dlaczego wybrał pan chirurgię? Czy był jakiś taki główny powód? No skąd ta motywacja się wzięła? I jeszcze druga rzecz przy okazji, czy od momentu, kiedy rozpoczął pan praktykowanie chirurgii, ona się mocno zmieniła? Dużo się zmieniło w chirurgii? Ta moja decyzja o wyborze specjalizacji z chirurgii ogólnej zapadła wiele, wiele lat temu. To już był gdzieś początek mojej przygody z medycyną, gdzieś na wczesnym etapie moich studiów. Trafiłem na mistrzów w swoim fachu, którzy postanowili podzielić się ze mną swoją wiedzą i faktycznie pobudzili moją ciekawość w tym kierunku i dlatego dalsze moje wybory życiowe były związane faktycznie z rozwojem czy umiejętności chirurgicznych. O tak. W ciągu tych lat ja już chirurgiem, czy w ogóle pracownikiem oddziału chirurgii jestem od lat już 17 nawet. Kawałek. Więc to już trochę czasu. Ta chirurgia w tym czasie zdecydowanie się zmieniła, uległa dość dużej ewolucji z takiej chirurgii klasycznej wraz z nadejściem i technologii i nowych pokoleń. To podejście i do chirurgii, i do leczenia bardzo się uległo zmniejszeniu. Przede wszystkim ma to na celu minimalizowanie urazu, którego pacjent doznaje, związanego z leczeniem chirurgicznym. Chirurgia jakby z natury się kojarzy ze skalpelem, natomiast no tak, generalnie. Skalpel jest już tak bardzo, bardzo rzadko kiedy używany. Raczej skupiamy się na technikach minimalnie inwazyjnych, żeby ten uraz był jak najmniejszy, żeby jak najwięcej operować laparoskopowo. Trochę to przypomina działanie przez dziurkę od klucza, ale o to w tym chodzi, żeby pacjent jak najszybciej po naszej operacji doszedł do siebie, zapomniał o tej operacji, żeby wszystko się jak najszybciej goiło, żeby ból związany z operacją był jak najmniejszy i żeby powrót do pełnej sprawności był jak najszybszy. I na tym się skupiamy. Jest to szereg działań, bo to nie jest tylko to, co robimy na sali operacyjnej. To jest wiele rzeczy, które robimy przygotowując pacjenta do operacji. Tych, które robimy już, kiedy pacjent jest na oddziale. Też dość znacznie się zmieniło podejście takie do leków, które podajemy w tym okresie, żeby pacjent jak najbardziej bezstresowo to przeszedł. No tak. No i opieka po samej operacji. Mhm. A pamięta pan swoją pierwszą operację? W ogóle pierwszą? Taką pierwszą, kiedy stanął pan i tak, tam oczywiście. Żywy człowiek. Oczywiście. Tak. Tak. To było rozsądne podejście mojego ówczesnego szefa, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tylko od takich najprostszych rzeczy, żeby te kolejne jakby sukcesy doświadczać w sposób taki systematyczny, żeby się nie zrazić porażkami. Pamiętam.
zawód chirurga, że tak powiem, czy specjalność wymaga absolutnie wyjątkowych predyspozycji. Nie mam wątpliwości co do tego. Ale co jest najtrudniejsze właśnie w byciu chirurgiem? Co jest takie, no nie wiem, od każdej strony, może i stresu, może i umiejętności, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze. Pytanie wymagające dłuższego zastanowienia, natomiast pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to czasem trudny bywa kontakt z samym pacjentem. Wytłumaczenie mu celu naszego leczenia. Często podejście pacjentów jest pacjentów i ich rodzin, bo to też jest bardzo ważne. No tak. Jest takie, że przychodzi ktoś zdrowy do szpitala. Jeszcze wczoraj jeździł rowerem, a tu trafił do szpitala i jest chory. Więc często wymaga to tłumaczenia, że czasem w naszym organizmie że dzieją się rzeczy, których się nie spodziewamy. Choroba, która się długo tli, z powodu której zgłaszamy się do szpitala i to, że ktoś jeszcze wczoraj funkcjonował dobrze, a dzisiaj już jest chory, że to wynika z naturalnych procesów biologicznych i taka jest natura choroby. Więc faktycznie te rozmowy z pacjentami i rodzinami bywają tym trudnym elementem naszej pracy. Ale tak chwilkę pan mówił o doskonaleniu się, o tej technologii, która zmienia kompletnie oblicze medycyny, oblicze chirurgii. Wiem, że w zeszłym roku był pan na specjalnym szkoleniu związanym z takim mega sprzętem. To się Da Vinci nazywa robot, tak? Może kilka słów o tym. Ja wiem, że nie mamy go tu w szpitalu, ja myślę, że może i też będzie z czasem, ale to jest coś naprawdę no, niezwykłe chyba, co? Zdecydowanie jest to technologia chirurgicznie najwyższych lotów. Coś, co... co pozwala wniknąć w ciało człowieka, minimalizując uraz i pozwolić na operowanie na poziomie takim, którego oko ludzkie bez dodatkowego sprzętu nie widzi, czyli jakby precyzja wykonywania zabiegu jest ogromna. Było to związane z naszą pracą w Gorzowie Wielkopolskim, kiedy to... ten mój 3-letni okres kierowania tym oddziałem dość nieszczęśliwie wypadł, ponieważ to były lata pandemii, gdzie oddział gorzowski ogólnie jest bardzo obciążony pracą. Jest ośrodkiem, który w tej północnej części województwa przyjmuje najwięcej pacjentów onkologicznych, pacjentów wymagających leczenia endoskopowego, pacjentów przyjmowanych w ramach ostrego dyżuru. Na to nałożyła się jeszcze pandemia, czyli leczyliśmy wszystkich pacjentów z całego województwa lubuskiego, którzy wymagali interwencji chirurgicznej, o tak najkrócej mówiąc. Więc obciążenie pracą całego zespołu wówczas było gigantyczne i mimo tego obciążenia faktycznie skorzystaliśmy z okazji, weszliśmy w cały program robotowy, cykl szkolenia personelu, żeby ten robot się pojawił i żeby można było go bezpiecznie używać. Wymagało to faktycznie uzyskania certyfikacji. Wraz z doktorem Markiem Nowakiem byliśmy pierwszymi lekarzami w województwie lubuskim, którzy taki certyfikat uprawniający do operowania robotem Da Vinci uzyskali. Jak pan obserwuje właśnie swoją dziedzinę? Młodzi ludzie chcą zostawać chirurgami? Można powiedzieć, że tak? I też czy panie chcą zostawać chirurgami? Bo to ostatnio mamy takie mega kobiece trendy w różnych miejscach. To jest ogromny temat. Temat myślę, że na wręcz osobną dyskusję. Jak to jest z tymi młodymi ludźmi. Patrząc na statystyki, to te statystyki są nieubłagane. Chirurgów jest bardzo mało w Polsce. Mamy najmniej chirurgów, zdaje się, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Co więcej, tych chirurgów jest najmniej w Polsce, akurat w województwie lubuskim. Wynika to z tego, że tutaj nigdy nie było wcześniej uczelni medycznej, więc wszyscy jakby są przybyszami z innych rejonów.
I przez lata ta chirurgia, bardziej kwestią chyba decyzji politycznych, była w Polsce zaniedbywana, niedofinansowana, była taką dość niewdzięczną specjalizacją, więc była wybierana przez, można powiedzieć, pasjonatów. Na pewno nie była specjalizacją obleganą. To skutkuje niestety tym, że faktycznie specjalistów, chirurgów, zwłaszcza takich, którzy są samodzielni, z samodzielnymi operatorami, jest bardzo mało. A panie garną się do... Kobiet faktycznie jest coraz więcej. Są one nadal w mniejszości, natomiast faktycznie jest zauważalny trend, że kobiet jest coraz więcej. A czy gdyby pan mógł jeszcze raz wybierać zawód, wybrałby pan chirurgię ponownie? Myślę, że tak. Myślę, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, przede wszystkim z perspektywy olbrzymiej satysfakcji, jaką daje ta praca, kiedy możemy bezpośrednio obserwować efekty naszej pracy, to, że wskutek nawet wdrożenia różnych nowoczesnych metod widzimy, obserwujemy, że pacjenci się dużo szybciej goją, dużo lepiej znoszą ten okres okooperacyjny, to tak, to daje olbrzymią satysfakcję. Bywają oczywiście bardzo trudne operacje, na pewno, to wiadomo, ta skala jest przeróżna. Ma pan jakiś sposób odreagowania po trudnej operacji, taki, gdzie rzeczywiście, nie wiem, pewne emocje wyhamować, czy, no emocje, Boże, u chirurga emocje to już w ogóle, ale ma pan? Przede wszystkim staram się nie przenosić pracy do domu, to znaczy w momencie faktycznie opuszczenia pracy staram się myśleć o czymś innym, nie skupiać się na analizowaniu tego, co się wydarzyło. Natomiast sposoby na odreagowanie, tak, to całe mnóstwo zdrowych metod aktywnego uprawiania sportu, jazdy na rowerze, windsurfingu, który uwielbiam. Tak. Zdecydowanie kierunek sportowy. Jasne. No tak, to jest to. Coś jeszcze miałem chyba tutaj, niech ja sobie tylko zerknę. Może jeszcze dwa słowa mogę powiedzieć o dotychczasowych doświadczeniach tutaj Słubickich. Tak, dobrze, no właśnie. Dlatego, że mamy za sobą już pewne, można powiedzieć, sukcesy. Pracujemy tutaj, jako zespół pracujemy w Słubicach już od lipca, czyli mamy za sobą te kilka już miesięcy pracy. Dla samego oddziału był to też taki ciekawy okres, dlatego że otwarto nowy blok operacyjny, więc obserwowaliśmy te przenosiny z tych warunków, o których wolelibyśmy zapomnieć. No właśnie. W pełną nowoczesność, w warunki wysokich lotów. I to pozwoliło nam na robienie też troszkę bardziej skomplikowanych operacji, których w Słubicach nikt wcześniej nie wykonywał. Staramy się również spowodować, żeby kompletnie doposażyć sprzętowo oddział i blok operacyjny w rzeczy, w których tutaj wcześniej, powiedzmy, o pewnych inwestycjach zapomniano. Tak. Głównie chodzi o te rzeczy, których używamy w trakcie operacji. One już praktycznie na bloku operacyjnym są dostępne do użytku. No i cóż, mam nadzieję, że w tym kierunku rozwoju będziemy nadal podążać. Okej, dobrze. Już tak do brzegu będziemy się zbliżać. Jeszcze taki miałem właśnie jeden temat. Bo dziś w takim ogromnym tempie rozwija się tak zwana chirurgia plastyczna, chirurgia upiększania i tak dalej. Wie pan, to jest taki modny, estetyczna, no właśnie. Tak. To jest taki modny trend. To nie jest kuszące gdzieś tam dla chirurga, który raczej ratuje życie, który zajmuje się tą stroną, żeby człowiek żył, normalnie mógł funkcjonować? To jest raczej, z mojej perspektywy, ja zawsze staram się, jeżeli zajmuję się jakimś tematem, jakimś
kierunkiem w medycynie, czy kierunkiem w chirurgii, staram się temu poświęcać bez reszty, to znaczy zgłębić temat tak bardzo, jak się da. Gdybym chciał się zająć medycyną estetyczną, to musiałbym tak naprawdę w dużym stopniu porzucić chirurgię, którą uprawiam obecnie, żeby faktycznie wejść w tą estetykę, czy elementy chirurgii plastycznej i robić to na wysokim poziomie. Nie mam takich planów. Póki co tych pacjentów szpitalnych, wymagających zwłaszcza takiej pilnej pomocy, jest na tyle dużo, że pochłania to w całości czas. Jasne. Już tak dopływając do brzegu zupełnie na tym surfingu, czy jak dobrze, może do naszych mieszkańców, jako tutaj nowa postać w naszej subickiej medycynie, na naszym przykładu, miałby Pan parę słów? Szanowni Państwo, Szpital Słubicki w ostatnim czasie przechodzi wielkie zmiany. Zmiany zarówno zauważalne w postaci nowego obiektu, lepszych warunków leczenia pacjentów, jak i zmiany personalne. Pojawia się mnóstwo wielu nowych lekarzy z nowymi umiejętnościami, z nowym doświadczeniem. Zachęcam, oby nikt nie musiał skorzystać. Natomiast warunki leczenia pacjentów, zwłaszcza odpowiadam tutaj za oddział chirurgiczny, więc o tym mówię, uległy w istotnej poprawie. Zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa ma skierowanie do oddziału chirurgii, do leczenia planowego. Jesteśmy do dyspozycji codziennie. Codziennie prowadzimy zapisy pacjentów chcących umówić się do planowego leczenia chirurgicznego. Dobrze. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia, do naszej rozmowy. Było mi bardzo miło. Państwu tylko przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj lekarz medycyny, pan Maciej Skrzypek, który jest ordynatorem, czy jak pan poprawił mówi, kierownikiem oddziału chirurgicznego w naszym słubickim szpitalu. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Doktorze. Dziękuję.